25 września w Kętach odbyło się spotkanie sołtysów i przewodniczących dzielnic powiatu oświęcimskiego. Patronat nad spotkaniem objął starosta powiatu oświęcimskiego Józef Krawczyk oraz burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk. Staramy się te spotkania robić coraz to w innej gminie, ponieważ do Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów przystąpili sołtysi z gminy Kęty, więc dzisiaj umówiliśmy się, że spotkamy się w gminie Kęty i stąd to spotkanie. Te spotkania mają taki charakter, powiedziałbym, informacyjny, gdyż sołtysi to podstawowe ogniwo w samorządzie polskim. Ja staram się utrzymywać z nimi kontakt, chociażby po to, żeby znać oczekiwania społeczeństwa, które nie zawsze udaje mi się wyłowić ze spotkań z wójtami i burmistrzami naszego powiatu. Spotkanie, które tak naprawdę jest wyrazem szacunku dla tych, którzy ciężko pracują, na co dzień są najbliżej mieszkańców, a dla nas, dla wójtów, burmistrzów, także dla pana starosty, no to są tak naprawdę nasze prawe ręce, które nam pomagają. Na pewno dużo codziennego trudu włożonego praca sołtysa to 24 godziny na dobę. Wszyscy mieszkańcy we wsi wiedzą, gdzie mieszka sołtys, że o każdej porze dnia i nocy do sołtysa można przyjść, można się wyżalić, można się poskarżyć, no i tutaj są najlepsi z najlepszych. Sołtysi się spotykają ze starostą i wtedy dostarcza są jakieś postulaty, wnioski, starosta wyjaśnia, tłumaczy, informuje. Jest to dobre, bo to jest taka współpraca wtedy się nawiązuje. Po uroczystym rozpoczęciu spotkania przez starostę oświęcimskiego oraz burmistrza gminy Kęty nastąpiło wręczenie dyplomów dla najlepszych sołtysów w powiecie. Szczególnie wyróżniono pana Władysława Galińskiego z Włosienicy, któremu nadany został tytuł najlepszego sołtysa Małopolski. No tak wyszło w tym roku, że zostałem najlepszym sołtysem, jak to się mówi, Anno Domini 2012. Głównym celem czwartkowego spotkania było podsumowanie roku oraz debata, w której poruszono tematy m.in. funduszy, inwestycji czy budżetu obywatelskiego. Oprawę artystyczną zapewnił zespół ojca Ireneusza z klasztoru franciszkanów w Kętach.